Dobra, jesteśmy znowu w Skyrimie. I teraz mieliśmy iść tam. I ten odgłos, co był przed chwilą, to właśnie załączył mi się mod. Mod na wybór klasy, taki jakby wcześniejszy, czy coś w tym stylu. No, taki bardziej złożony wybór klasy. Dobra, lecimy. Lecimy do tych starych dziadów, nie? Moment, gdzie mamy iść? Mamy iść gdzie? Halo. Nie lubię, jak mi się to dzieje. L, J, J. Pokaż na mapie, pyk. I... O kurde, musimy iść naokoło. To widzimy i musimy iść... Tu. Dobra. Najpierw może wyjdziemy z tego miasta. Właściwie to tędy jest szybciej zawsze. Ile jazda lecimy. Tam pana. Hej ty! Szukamy kogoś w białej grani. I zapłacimy dobry pieniądz. Pewnej kobiety. Nie tu. Nie używa. W białej grani nie jesteśmy mile widziani. Szukamy redgardzkiej uciekinierki pochodzącej. Dobra, gąsi człowieku, nie mam czasu. Żeś mi dupę zawracał, człowieku, ja jestem zarobiony. Jestem stworzy dzieci, a ty jesteś cwanem jakimś zwykłym. Jesteś zwykłym cwanem dla mnie, człowieku. Dobra. Musimy to obejść, albo pójść w tą stronę. No w tamtym kierunku w każdym razie, dobra. W każdym razie, bo myślę, że nie można mówić w każdym razie, dobra, mniej ważne. Szkoda, że... No co było, czekaj, no ka? Dobra, tam jest noc, ale pobiegniemy tędy. Ile mam pieniędzy, może bym kupił tego konia? Dobra, kupię tego konia. Gdzie szybciej, a będę mieć już to z głowy, a na pewno przyda mi się kiedyś koń. Będziemy kraść żadnych koni. Jestem koniokradem żadnym. Szukasz konia? Porozmawiaj z moim ojcem, z Kulwarem. Mam najszybsze... Chyba tak. Jeden jest... Umowa stoi. Dobra, dzięki. Jedź bezpiecznie. A, będzie zbiegła za mną, głupia babo. To jest mój, tak? Dzięki. Jak się powoli żyje, nie? Będzie coś ciekawszego, znaczy, nie wiem, pewnie będzie to w jednym całym odcinku. Nie wiem, o czym mam mówić, może będę mówić o tym, że... tutaj kiedyś, pamiętam, ukradłem coś i mnie potem wszyscy gonili i chcieli mnie zamordować. Takie moje życie jest złodziejskie. Będę zgonić, czy co? O nie. Blisko było, blisko było. Wilk. A, dobra. Ale nie konia, ty człowieczku. Walcz ze mną. Jesteś cwaniak taki. Jemy. Konia mojego proszę zostawić. A tu co mamy? Nie wiem, przepraszam, jeżeli tu nic nie będzie mu... Boost!
No nie. No nie, rób mi. Dzięki ci, koniu. Jesteś pięknym. I... O, to mi się przyda. A ty, człowieczku. A, to dopiero teraz. Dzięki. Przydała mi się taka pomoc, jak jaką magię zwiększa. Przyspieszenie się. Oj, nie wiem, dobra, wezmę to stół. I niech będzie. Czy teraz powinienem jechać w górę? Nie, chyba nie. No tędy pojadę po prostu. Nie, wilki znów. Jazda. Nie, no sorry, będę się zatrzymywać, bo dla mnie to tam jakieś punkty doświadczenia są, nie? Tędy raczej przyjadę. Znaczy, tak mi się wydaje. Chyba, że pojadę. Nie. Hej. Nie wiem. Wydaje mi się, że tu będzie jakiś skręt. Dobra, jadę, najwyżej się cofnę. I stracę czas mój antenowy. A mogę też tak walczyć. To nie wiedziałem nawet. Ej, to są kamienie, nie? I wilki. Dobra, szybko tu przylecimy. Pyk, 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 siup, siup, siup. Ametyst. To. Uuu. Gdzie jest ta baba? No, przydało mi się to. Sorry, nie chciałem. A, jeszcze ochroniarz. Wszystkich to wszystkich, nie? No właśnie, gdzie jest ten ochroniarz? Ochroniarz chyba bardziej tutaj gdzieś. Cesarska lekka tarcza, cesarski miecz, pochłonia i cesarskie rzeczy. Okay. Dobra, bierzemy konia i jedziemy dalej. Nie wiem, no nie powinienem ich zabijać, powinienem być takim, wiecie, białym rycerzem, ale no nie jestem białym rycerzem, tylko chujem. Ach, bywa. W życiu czasem tak jest, że idzie się gdzieś po ślubie. Bo na ślub właściwie, poszli na ślub. No i ktoś cię spotyka po drodze i cię zabija, no tak. Miałem raz tak, moja mama też tak miała, że ją chcieli ją zabić, nie? Oczywiście. To musi mnie tak teraz zdenerwować. Chodź, cwaniaku. Awansujemy sobie. Tym razem damy sobie w zdrowie, albo kondycję, albo dobra, w zdrowie. Co? Ej, tutaj coś się stało. Muszę to przebadać. Pomidory. Aha. Pomóż sobie? Pomóż, proszę. Bandyci zaatakowali i mój obóz jest niedaleko stąd, w ruinach Nilheim. Odprowadź mnie tam, a dostaniesz nagrodę. Mam cię w dupie, człowieku. Gosie, no nie będę cię nigdzie odprowadzać, weź. Odbij. Ale tu ładnie jest, strasznie.
Boże, no nie chcę mi się walczyć z tymi wilkami, no. Weź się odpierdolić. Już nie żyjesz. Czy ty musisz mnie denerwować na każdym... Aha. Wiesz, z kim walczy. Muszę dostarczyć ważne przesyłki. Nie mam czasu. Dobra, na... jak to chcesz. Ja też mógłbym ci wkopać, nie wiem, wbić nóż w plecy, jakbyś chciał. A to co mamy? Jeszcze obozowisko, coś? Bandyci, coś? No jeszcze nie dojechałem w ogóle. O, od razu będzie się ładniej. Jezus, jak tu ślicznie teraz. To właśnie dla mnie taki wygląd gry. List, co tu jest? Udaj się na wyspę w pobliżu brzegu jeziora, poszukaj miejsca, w którym jakieś rosło wielkie drzewo, tam go zakopałem. Hej. Taką ciekawostkę mogę sobie sprawdzić. Człowieku. Ja jestem owcą skarbów naczelnym. Proszę mnie tutaj nie atakować. Aha, to jest tutaj ta. Naprawdę, to wszystko. Czy to nie było warte mojego czasu? Chyba, że to jest tutaj. No dobra, sprawdzę sobie jeszcze tą wyspę na szybko. Może to nie było to. Hej, gdzie wybiegniecie? Czy naprawdę gonicie tego królika biednego? Tak? 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 Czego ci potrzeba? Jestem. Prowadź. Zobaczymy, jak szybko zdołasz opanować nowy król. Osłaniam cię. Jak sobie życzysz, Tanie. Dobra robota. Jeszcze raz. Szybko się uczysz. Jeszcze raz. Fik losa! Tit ro! Imponujące. Twój tłum jest bardzo dokładny. Fajnie wygląda ta postać moja. Potencjał smocze dzieci. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. O, ile można chodzić? Ciągle jak wolno chodzą. Muszę się przez tą bramę przedostać. Sorry za spoilery, ale grałem to już kiedyś. Ale nie całe. Do tego momentu właściwie w bułę przechodziłem.
nauczyć zupełnie nowego krzyku. Mistrz Mori nauczy cię Wuldy, to znaczy tornado. Wuldy. Musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić je w duch. Udaj się do mistrza Mori. Podzieli się z tobą znajomością Wulka. Przyjdzie twoja kolej. Mistrzu Bori. Bex. Teraz twoja kolej. Stań przy mnie. Mistrz Bori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, nim się zamknie. Szybkie opanowanie nowego Tuum jest zadziwiające. Słyszałem o przyszła pora. Odzyskaj ruch Jur. Nie zbaczaj z drogi głosu. A dobrze. To było chyba tyle. Bo nauczyliśmy się tego, co mieliśmy się nauczyć. Więc tak, no tutaj się zatrzymamy. Obejdziemy do środka. Po co mamy marznąć? To byłoby tyle dziś na ten odcinek. Chociaż nie wiem, ile to będzie trwało, bo to już to musi ładnie pociąć. Musi po ciebie wrócić. Ruszamy? Jak sobie życzysz, Tanie, będę cię chronić. Dobra. Także tak wygląda nasza postać. Więc tak, kończymy to teraz. Dzięki za oglądanie. Pewnie mało osób dotrwało do końca samego, no ale trudno. Na razie.